potrafiło oddać życie dla wolności, dla ojczyzny, dla innych ludzi, dla ratowania ludzi. I nie dali się złamać, nie dali się do końca pokonać. I chociaż ich zabito, chociaż ich w różny sposób pozbawiono tego życia, nieraz bardzo brutalne, do końca byli wierni swoim zasadom. Tu chodzi o to, by wyzwolić nas z czegoś większego. Z niewoli grzechu, który drąży duszę człowieka i pozbawia go nadziei na życie wieczne. Pomyśl, jesteśmy w Kościele. Zakładamy, że wszyscy w to wierzymy. Jaki sens miałoby życie człowieka, gdyby stracił duszę, gdyby stracił nadzieję na życie wieczne? Co z tego, że można zbudować dom, spłodzić syna, posadzić drzewo, gdyby okazało się, że człowiek po śmierci, nawet jak będzie żył 120 lat, straci wieczność i już nie złączy się ze swoimi bliskimi w niebie. Oto Bóg staje się jednym z nas, by nie tylko pomóc,